Dzień dobry. Kończy się listopad. Jesteśmy już u progu grudnia. Pogoda taka, że nic, tylko leżeć w łóżku i książki czytać. No a skoro tak, to postanowiłem ten odcinek prognozy kultury osiedlowej nagrać właśnie leżąc w łóżku. Słuchajcie, polecam wszystkim leżenie w łóżku. W łóżku się fantastycznie myśli, również w łóżku fantastycznie szuka się w internecie ofert kulturalnych na grudzień. Ja postanowiłem w tych programach szukać ofert kulturalnych tych najbliżej mieszkańców. To znaczy, nie będę Wam tu przedstawiał repertuaru Narodowego Forum Muzyki, Teatru Kapitol czy innych znanych i wybitnych placówek kulturalnych, tylko poszukam tego wszystkiego, co dzieje się najbliżej mieszkańca. I najbliżej mieszkańca we Wrocławiu działają tak zwane CALE, czyli Centra Aktywności Lokalnej. Na stronie www.wroclaw.pl jest taka zakładka Wrocław Rozmawia i tam jest podzakładka CALE we Wrocławiu i tam te wrocławskie CALE prezentują swoje wydarzenia na najbliższy miesiąc. Ciekaw jestem, co się wydarzy w grudniu, bo grudzień z założenia jest miesiącem trudnym. On w wielu instytucjach trwa około 20 dni, bo potem są święta, bo trzeba się do tych świąt przygotować, a potem jest koniec roku i trzeba ten rok zamknąć, więc robić bilanse, podsumowania itd., itd. Również siłą rzeczy oferta kulturalna grudniowa CALI skupiła się na nadchodzących świętach. Ale nie tylko. Na przykład 2 grudnia o godzinie 20 w czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej będzie koncert Świetlików. Marcin Świetlicki ze swoją grupą przybędą do Wrocławia, tabadam, tabadam, i dadzą koncert w czasoprzestrzeni. Warto o tym pomyśleć i wybrać się do czasoprzestrzeni. 3 grudnia o 11 CAL na Maślicach przy ulicy Suwalskiej zaprasza na wernisaż Weroniki Waskowskiej. Prace plastyczne Weronika przygotowała. Na Maślicach się z nimi poznacie. Ponieważ zbliżają się święta i mamy zakodowane szukanie prezentów, polowanie na okazję, to polecam Wam 3 grudnia od godziny 12 w Firleju przy ulicy Grabiszyńskiej Dolnośląską Giełdę Fonograficzną. To będzie ostatnia giełda w tym roku i to jest okazja, żeby kupić tam fantastyczny i niepowtarzalny prezent dla kogoś, kto na przykład uwielbia zbierać winyle. Z kolei 8 grudnia w centrum na Przedmieściu o godzinie 19.30 na ulicy Prądzyńskiego W siebie wstąpienie. Teatr, Układ Formalny i Muzeum Pana Tadeusza przygotowali razem to przedstawienie. Zapraszam bardzo serdecznie 8 grudnia 19.30 Centrum na Przedmieściu przy ulicy Prądzyńskiego. I teraz następuje cykl imprez, które przygotowują nas do świąt. Otóż 8 grudnia od godziny 17.30 w rewirze twórczym przy ulicy Swojczyckiej będą warsztaty budowy ozdób choinkowych z drewna. Tato and dzieci, tak to jest zatytułowane. Słuchajcie, fajne, niepowtarzalne, oryginalne i przede wszystkim własne ozdoby choinkowe można podczas tych warsztatów przygotować. Z kolei 10 grudnia od godziny 15.30 w Dobrych Czasach na Jagodnie przy ulicy Sygnałowej pierwsze osiedlowe spotkanie przedświąteczne. 10 grudnia, no to już będzie po Mikołaju, a jeszcze przed świętami. A zatem, jeżeli ktoś mieszka na Jagodnie, Dobre Czasy na Jagodnie, i wybierzcie się na spotkanie przedświąteczne, a takie spotkanie przedświąteczne na Placu Grunwaldzkim nazywać już się będzie wprost choinką. 10 grudnia od godziny 12 Plac Grunwaldzki, Stowarzyszenie Odnowa przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przygotowuje gwiazdkę na Grunwaldzkim. Kiermasz, jarmark, spotkania sąsiedzkie. Warto pójść
i warto ogrzać się tym ciepłem, którego dużo emanujemy tuż przed świętami. Bardzo fajny pomysł z kolei zaproponowało Serce Szczepina i Cal na Szczepinie w klubie osiedlowym przy ulicy Zachodniej 1. W klubie osiedlowym dlatego, że już jest zimno i nie ma co robić jarmarków na dworze. 11 grudnia od 18 odbędzie się swap na Szczepinie. To jest taki rodzaj pchlego targu. I jak piszą organizatorzy, to jest świetna okazja na to, żeby na przykład wymienić się nietrafionymi prezentami. 6 grudnia przyjdzie do nas Mikołaj, przyniesie prezenty i może nie trafić na przykład. No i co zrobić z takim fajnym prezentem, nowym, ale dla nas mało ciekawym? Ano można się nim wymienić. Więc polecam Waszej uwadze 11 grudnia od 18 na ulicy Zachodniej w klubie osiedlowym swap na Szczepinie. Również 11 grudnia wracamy na Maślice. Tam od godziny 12 Maślicki Jarmark Świąteczny. I znów okazja do tego, żeby zdobyć jakieś prezenty, jakieś upominki, jakieś drobiazgi, którymi ucieszymy naszych najbliższych podczas zbliżających się świąt. I ostatnia propozycja, 14 grudnia od 10 w Centrum Aktywności Tarnogaju przy ulicy Gazowej stroiki świąteczne. Seniorzy i seniorki są adresatami tej oferty, no ale myślę, że jak przyjdzie ktoś młodszy, to nie zostanie przegoniony. A mianowicie w tym Centrum Aktywności Tarnogaju wspólne robienie stroików świątecznych, które później trafią na świąteczne stoły, które później będą cieszyły Was i Waszych najbliższych podczas świątecznych spotkań. Kochani, ja Wam życzę dużo wspaniałych chwil w grudniu, dużo chwil pełnych ciepła, świątecznej atmosfery i tego, żebyście mogli jak najdłużej wylegiwać się w łóżku. Po łóżku jest naprawdę fajnie.